Hejka, kochani, większość z nas siedzi w domu, tak samo ja od tygodnia, także może zrobimy sobie jakiś wspólny zabieg, ale będziemy sobie robiły zabieg i będziemy sobie troszkę gadać. To będzie filmik bardziej gadany niż zabiegowy. Zrobimy sobie zabieg domowego dermapen. Jeżeli ktoś nie ma dermapen do domowego użytku, oczywiście sobie weźmie dermaroller obojętnie. No, ze względu na tą sytuację, która jest niewiarygodna, całe życie każdego chyba przestawiło się do góry nogami. Ja także zastanawiam się, ponieważ już nawet od wczoraj 6 tysięcy nowych osób zostało zakażonych w ciągu praktycznie jednego wieczora i nocy. Zastanawiam się także, czy nie wyjechać na ten czas jednak do domu, do Polski. Tam mam takie straszne zadupie. Nie mam sąsiadów. Do pierwszego sąsiada mam chyba z pół kilometra. I rozważam taką możliwość wyjazdu. Tylko jedno, co mnie powstrzymuje, to mam pieska. On ma już 12 lat. A podobno na granicy, nie wiem, czy to jest prawda, ale znajomi mówili mi, że czekali nawet do 18 godzin. Dla takiego starego pieska, no taka podróż 20-godzinna raczej jest nie do przejścia. No zobaczymy, jeszcze zobaczę, przemyślę. Fajne byłoby to rozwiązanie, ponieważ no wiadomo, duże miasta, skupiska, szczególnie Hamburg, no to nie jest jednak jakaś mała mieścina. Myślę, że w Niemczech, w sumie ja też, ja nie mówię, że w Niemczech, ja też do samego końca chyba każdy ignorował tego wirusa. Jeszcze sama, dopiero co tydzień temu się śmiałam. Ach, była świńska grypa, ptasia i tak dalej, kolejna panika, cyrki i tak dalej. No nie, chyba nie będzie tak. Wszystko pozamykane, wszystko ogrodzone, każdy odizolowany. No nie jest tak jak we Włoszech, wiadomo, że nie, no ale tu też medycyna jest trochę bardziej rozwinięta niż we Włoszech i warunki są finansowe oczywiście lepsze. Będziemy sobie robiły dziewczyny zabieg, a ja w międzyczasie sobie będę ględzić i ględzić, no bo co, czas mam, tak? Należy przed zabiegiem i ja użyłam z firmy Kodan zdezynfekować sobie, ja zrobię sobie na dekolt i szyję ci dermapen zabieg, skórę porządnie, najpierw ją oczyszczamy, dezynfekujemy. Jeżeli ktoś jest, no bo wiadomo, próg bólu u każdego jest inny, może zrobić sobie najpierw okluzję, używając do tego maści znieczulającej, która jest do zakupu w aptece, Emla. Do tego zabiegu, jeżeli ktoś nie jest, jest bardziej wrażliwy na ból, no ja nie używam, ponieważ do zabiegu dermapen nie mam takiej potrzeby. Będę także używała dzisiaj fajnej ampułki do domowego użytku, rewitalizującej, to jest bomba witamin dla skóry, przede wszystkim dojrzałej, dla każdego w sumie rodzaju skóry. I będziemy sobie gadać. I będę wykonywać ten zabieg. Użyję oczywiście domowego dermapen do użytku domowego, żeby było sprawiedliwie. Nie sięgam po inne gadżety. I zabieg dermapen wprowadzamy, polega na tym, że wprowadzamy do głębszych warstw skóry substancje odżywcze. Oczywiście ja dzisiaj będę robiła zabieg rewitalizujący, ale ten zabieg należy zmieniać, mieszać. Jeden zabieg jest fajnie zrobić sobie, ale jeden zabieg to jest dużo i nic. Ponieważ tylko obojętnie jakie zabiegi wykonujemy, systematyczność, regularność sprawi, że będziemy widziały jakiekolwiek efekty. I wiadomo, że dermapen stymuluje skórę w takich do odbudowy w trzech etapach, o których zaraz będę mówiła, ponieważ pierwszy etap to jest mikrouszkodzenia powodujące tworzenie nowych włókien kolagenowych.
W drugim etapie powstaje elastyna oraz pozostałe rodzaje kolagenu. A w tym trzecim etapie, do którego przechodzimy, w tej fazie trzeciej dochodzi do ujędrnienia i gęstości skóry. Oczywiście po takim zabiegu należy nawilżać skórę i chronić kremami z filtrem UV. To wiadomo i przyjdziemy, ja będę sobie gadać i przyjdziemy. Ale jeszcze chciałabym Wam coś zaproponować, ponieważ na YouTube to się nigdy nie pojawi. A na Instagram dodałam ponad 200 postów i tam każdego dnia wrzucam. Ostatnio też wrzuciłam bardzo wartościowe wiadomości dla osób, którzy mają nowotwory, ponieważ w 2014 roku niemieccy naukowcy zakończyli badania, przeprowadzili na tysiącach ludzi. Szczególnie chodziło, ja tam wymieniłam wszystko, te posty trzeba przeczytać, o złośliwy nowotwór trzustki, ale to potwierdzam, bo znam jedną osobę osobiście także, Gabi. I w przypadku tej terapii ziołowej, tego leczenia, dochodzi, a wiadomo, że nowotwór trzustki to jest wyrok śmierci. No nie obijajmy bawełnę u większości, prawie w większości przypadków. A jednak Niemcy doszli do tego składu, i po tych wszystkich badaniach u 60% osób doszło do całkowitego, prawie całkowitego wyzdrowienia. Ale u osób z nowotworami kobiecymi, żołądka i tak dalej, doszło do wyleczenia w 90% przypadków. Dodałam także mnóstwo ciekawych składów przepisów dla cukrzyku, dla osób z podwyższonym cholesterolem, dla osób z wysokim ciśnieniem krwi. Dodałam także mnóstwo składów dla skóry problematycznej, mnóstwo składów na syropy, nalewki odpornościowe i wzmacniające odporność i tak dalej. Dodałam mnóstwo składów na maseczki, olejki, kremy. Sięgnęłam także do tej medycyny ajurwedyjskiej, ponieważ teraz tak na tym punkcie trochę mnie też sfiksowałam, ale uważam, że są lepsi od nas, od Europejczyków. Ich wiedza jest większa, dlatego tam sięgam. Są mądrzejsi w kierunku leczenia, a przede wszystkim ziół. Przejdę do zabiegu, bo się znowu rozgadałam, ale jest mi to obojętnie, komu się nie podoba, mi się po prostu rozłączy. I tak, nanoszę na skórę ampułkę. Ja używam gumowych rękawiczek, ponieważ ja zawsze na paznokcie nakładam hybrydy. Nie wyobrażam sobie paznokci bez tej procedury, dlatego używam zawsze gumowych rękawiczek. Nakładam dosyć obficie na skórę. Uciaprałam sobie troszkę spodnie i wszystko tutaj, ale to nic, bo się rozgadałam. I tak. Na szyję ustawiam 0,25, bo u mnie nie ma jeszcze aż tak strasznie głębokich zmarszczek i robię sobie takie delikatne 0,25 ruchy okrężne i też wzdłuż, przez poprzek będę robiła, żeby nie pominąć żadnego miejsca. No przy tym ja mam bardzo słaby wzrok i robienie zabiegu w ogóle jakiegokolwiek do tej małej kamerki i jeszcze jeżeli chodzi o szyję, rozmawiając z Wami, no wiadomo, nie jest proste. W ogóle na szyję i pod oczy proponuję zatrzymywać się tylko i wyłącznie na 0,25, żeby nie zwiększać jednak. Szczególnie jeżeli chodzi o zabiegi wykonywane samemu w domu. 0,25 to będzie naprawdę taka
dawka, że nikt sobie żadnej krzywdy nie zrobi, jeżeli ktoś ma głębsze zmarszczki i ten zabieg nadal będzie bezbolesny, to po prostu sobie na dekolt przekłada, ustawia sobie Dermapen maszynkę na 0,5. To jest taka bezpieczna, nikt sobie nic nie zrobi dawka. Ale ja nie mam żadnych głębokich zmarszczek, więc nie potrzebuję sobie drastycznie kłuć skóry. Wystarczy mi, jeżeli ja mój Dermapen zostawię na 0,25, jeżeli pojawią się kiedykolwiek u mnie głębsze zmarszczki, to oczywiście zwiększę dawkę na 0,5 chociaż, ale ja jestem fanką innych zabiegów. Oczywiście chciałam Wam pokazać i może Wam pokażę. Już w ogóle przymierzam się od 8 miesięcy, żeby Wam pokazać, ponieważ na rynek wszedł nowy, rewelacyjny produkt do gadżet, do domowego użytku. Nie można porównać tego do tego profesjonalnego, do tej profesjonalnej plazmy Plex, którą używam w gabinecie. To jest do domowego użytku i wiadomo, taką plazmę Plex, jeżeli ktoś sobie zrobi w gabinecie, to czasami, żeby pozbyć się opadającej powieki, wystarczy jeden zabieg i już ta skóra wisząca, pomarszczona na powiece nie będzie zwisała na rzęsach, tylko się podniesie. No nie ukrywajmy, że do domowego użytku taka plazma jest słabsza, ale tym nikt sobie nie zrobi żadnej krzywdy. I ja kiedyś kupiłam do domowego użytku tą plazmę, ponieważ chciałam Wam pokazać, a potem jakoś odłożyłam to na bok ze względu na to, że te wszystkie zabiegi do domowego użytku, które pokazywałam Wam do tej pory, miały negatywne odzewy i krytykę, dlatego nawet jak wychodzą już te nowe gadżety, ja praktycznie już Wam nic nie pokazuję, mimo że ta maszynka leży, ta plazma u mnie już do domowego użytku 8 miesięcy. A kupiłam ją z tego względu, bo zdaję sobie sprawę, dołożę sobie troszkę ampułki, bo zdaję sobie sprawę, że opadającą powiekę, no bez urazy, ale takie są fakty, opadającą powiekę ma już co druga osoba po 30 roku życia. To nie jest taka czasami opadająca, chociaż różnie to bywa, taka opadająca powieka, że ta skóra wisi nam na rzęsach i tak dalej, ale prawda jest taka, że już ten opad jest dość widoczny i nie widać tego, jeżeli się malujemy, nakładamy sobie jakieś cienie, nie widać tego już naszych cieni do powiek. I chciałam Wam pokazać ten zabieg, ponieważ uważam, że to po pierwsze jest skuteczne. Nawet ponieważ ja na najbliższych do domowego użytku ja nie mam opadającej powieki, próbowałam i naprawdę ta maszynka jest rewelacyjna. Tylko tak jak mówię, taki profesjonalny zabieg zrobimy raz, a taki do domowego użytku no 2-3 razy trzeba, żeby był skuteczny. Nie wiem, może Wam pokażę. Najlepiej jak ja bym znalazła jakąś panią z taką upadającą powieką, która by zgodziła się zostać moją modelką, bo wtedy ja bym mogła Wam na żywo pokazać, jak nawet 10 minut po zabiegu, jak ta skóra strasznie wisi, bo naprawdę nieraz, ale to jest też wina złej pielęgnacji, ale to już jest odrębny temat. I fajnie by było, jak ja bym znalazła kogoś, kto nie bałby się pokazać swojej twarzy przy wykonywaniu zabiegu. I fajnie, żeby ta skóra już była naprawdę pomarszczona, taka sucha, wisząca, bo na takiej skórze najlepiej widać efekty. Mimo że po zabiegu przez tydzień nie wygląda się ładnie, no bo wiadomo, zostają te czerwone punkciki po plazmie, po zabiegu, ale ta skóra, nawet jak już ta powieka wisi naprawdę tak, no ja nie mogę Wam wrzucać zdjęć moich klientek, bo ja bym Wam pokazała, jak to wygląda,
to już mimo, że jest troszeczkę obrzęk i są te czerwone kropki, ta wisząca paskudna skóra pomarszczona już podnosi się po 10 minutach do góry. A najważniejsze, każdy wie, że z głęboki zmarszczek nie usunie dermapen. No, cudów nie ma. Mimiczne tak, ale głębokie nie. I ja też nie jestem fanką i nie robię sobie botoksu, ale prawda jest taka, że żadnej głębokiej zmarszczki nie usunie żaden zabieg. A od botoksu ta gęba jest taka, że się nie rusza bez tej mimiki. No, chyba ja nie krytykuję, kto chce, niech robi. A plazma to jest zabieg nie tylko na tą wybraną przez Was zmarszczkę. To jest zabieg, który robi taki lifting twarzy, tej skóry. A tym bardziej, że te gadżety nie są drogie w zakupie. No w ogóle ja tak tanio wyrwałam. Ja w ogóle kupiłam to na próbę, bo nie chciało mi się wierzyć, bo za pleks do gabinetu zapłaciłam tyle pieniędzy, no mówię, nie, no to pewnie jakieś gówno. Ale nie, pomyliłam się. Ja w ogóle teraz staram się, jak kupuję do domowego użytku, żeby to były jednak niemieckiej produkcji, bez urazy, ale uważam, że niektóre, szczególnie jeżeli chodzi o takie gadżety do domowego użytku, no robią to lepiej. Nie wiem, no zobaczę, może Wam pokażę. Może nie. Na swoich oczach nie mogę pokazać. Po pierwsze ze względu na mój słaby wzrok, to znaczy mogłabym, bo ja to sobie mogę zrobić na umacku, ale u mnie nie będziecie widziały żadnej wow różnicy efektu, bo u mnie nic nie wisi. Ja bym musiała, żeby do mnie się zgłosiła jakaś pani, co jej kurna broszka tak już wisi i jest tak pomarszczona, żeby ten efekt był widoczny. Bo nawet jak ja sobie zrobię, obojętnie, ja mogę Wam zrobić, wybrać, wyszukać gdzieś jakąś zmarszczkę widoczną. Chociaż ja robię różne zabiegi, jak dermabrazja, oksybrazja, kawi i tak dalej, systematycznie i u mnie nie ma możliwości. Nie ma możliwości, żeby wylazła chociaż jakaś mimiczna zmarszczka. Bo to nie jest tak, że ktoś sobie zrobi coś raz. I ja tu mówię o zabiegach do domowego użytku. I już będzie gitara, już będzie piękne. Nie jest też tak, że ktoś sobie zrobi dwa razy zabieg Darson Val czy jakiś inny i będzie włosem mu taką szopa, skalp mu urośnie. Nie, to trzeba regularnie. Jeżeli komuś się nie chce, w ogóle niech nie zaczyna. Bo to nie jest tak, że już po jednym czy dwóch razach będzie wyglądał pięknie. Nie. To lepiej nie zaczynać, bo to szkoda Waszych nerwów. I teraz tak. Po zabiegu można skorzystać z tej tańszej wersji, żeby przyspieszyć regenerację i gojenie się skóry. I to jest maść do zakupu w aptece Cicaplast z firmy La Roche-Posay. One w promocji, naprawdę tutaj nieraz w aptece za takie duże opakowanie zapłacimy 4,99 euro. A można skorzystać z luksusowej wersji. I to jest oliwa ozonowa Ozonosept, o której nagrałam Wam ekstra filmiki, jeżeli jesteście zainteresowani. Ta oliwa jest polecana na całym świecie po zabiegach laserowych, w ogóle po wszystkich zabiegach inwazyjnych na skórę. I ja, żeby było tak w miarę sprawiedliwie, też sobie nałożę tą Cicaplast z La Roche-Posay, niewielką ilość. Praktycznie moje zaczerwienienie tak za godzinę, może dwie, zniknie, że mi się szybko regeneruje w ogóle skóra. Chciałam Was zachęcić do mojego Instagram, ponieważ ja nie jestem w stanie pokazać Wam tych wszystkich olejków i tych wszystkich naprawdę wspaniałości na YouTube. Na Instagram mogę zrobić nawet, jak wykonuję cokolwiek, zdjęcia krok po kroku. Ja mogę Wam dokładnie wszystko opisać i wytłumaczyć. Na YouTube nie ma takiej możliwości, tym bardziej, że ja bardzo dużo tego robię, mimo że staram się nie wszystko pokazywać, ponieważ tego jest bardzo dużo, ale i tak sporo pokazuję. Także dziewczyny,
macie wolne, tak samo jak ja, więc zachęcam Was do zabiegu domowego użytku. Zachęcam Was do olejowania włosów. Włosy są naprawdę rewelacyjne. Zachęcam Was do, skoro macie czas, do robienia domowych maseczek. Są na moim Instagram przeróżne przepisy, także maseczki do włosów. Często piszecie, piszczycie, że Wasze włosy się kruszą, wypadają i tak dalej. A tam jest milion propozycji tańszych, droższych dla każdego. Do następnego. Pa!